Zagłosowałem zgodnie z tym, co czuję, z moim sumieniem. Tak jak to odbieram. Przeanalizowałem dokumenty. Ja wiem, że każdy może mieć swój ogląd tej sytuacji. Uważam, że należy w ten sposób zadziałać, jak w tej chwili, że nie ma innego w tej chwili rozwiązania sensowniejszego. Mam nadzieję, że to uzdrowi sytuację. Pozwoli nam na oddech, a mam nadzieję, że tak jak powiedziałem w mojej wypowiedzi, że rząd Prawa i Sprawiedliwości tutaj się pochyli nad szpitalami bardziej i tak jak to zapowiadał minister Radziwiłł, nastąpi oddłużenie szpitali w przyszłym roku i może to nas też dotknie. Dziękuję bardzo. Boi się pan, że za rok będziemy mieli nie 35 milionów, tylko 70 milionów? Boję się tego. Ponieważ Marek Nowak różne rzeczy opowiadał już w historii. Śledząc tak jego wypowiedzi... No... Boję się tego, ale mam nadzieję, że to nie nastąpi. Ej, czy pan się z tym zapoznał, pan będzie członka stawić się na przykład? Mam nadzieję, że... Znaczy nie mam nadziei. Ja nie zostanę pozbawiony członkostwa w PiS-ie, dlatego że już nie jestem członkiem PiS-u. Dziękuję. Od dzisiaj.